Jednym z ważniejszych celów istnienia granic pomiędzy państwami jest zapobieganie przemytowi. Punkty kontrolne mają zapobiegać handlowi żywym towarem, materiałami rozszczepialnymi, bronią oraz alkoholem i papierosami bez akcyzy. Oczywiście pojawiają się również związane z tym niedogodności. Jednak bezpieczeństwo przede wszystkim. A więcej punktów kontrolnych, to więcej bezpieczeństwa. Wprowadzenie kontroli na granicy województw z pewnością przyczyni się do zwiększenia wykrywalności nielegalnych lub nieopodatkowanych towarów. A co dopiero, gdybyśmy postawili punkty kontrolne na granicach pomiędzy powiatami? A gdybyśmy postawili po kilka punktów kontrolnych pomiędzy poszczególnymi gminami, to już na pewno moglibyśmy żyć bezpiecznie. Albo jeszcze lepiej, postawmy je przed wjazdem do każdego z miast. Lepszym pomysłem mogłoby być już tylko postawienie punktów kontrolnych na każdej z ulic. Ach, ten bezpieczny świat. Bez możliwości handlu żywym towarem, materiałami rozszczepialnymi, bronią oraz alkoholem i papierosami bez akcyzy pod naszymi oknami. Ci, którzy rezygnują z wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.